Dziś test obudowy, która na pierwszy rzut oka wygląda na niepozorną, a jak wiadomo, czasem pozory mylą. Moi drodzy, witam was bardzo serdecznie. Dziś zapraszam was na test obudowy Fantex Eclipse G360A. Na pierwszy rzut oka wygląda na dość małą, niezbyt pojemną, ale nic bardziej mylnego. Zacznę od jej wymiarów. Szerokość to 200 mm, wysokość 465 i głębokość 455 mm. Panel przedni wykonany jest z metalu, na większości powierzchni, jak widać, posiada siatkę, która jednocześnie stanowi filtr przeciwkurzowy, aczkolwiek moim zdaniem te oczka powinny być troszeczkę drobniejsze. Sam panel bardzo łatwo możemy zdemontować, pod nim, jak widać, zainstalowane są już fabrycznie trzy wentylatory 120 mm z podświetleniem ARGB. Tym sterować można na dwa sposoby: albo za pomocą przycisków na panelu wyjść w obudowie, lub też możecie podpiąć trzypinową końcówkę pod płytę główną. Tych wbudowanych opcji, jak i kolorów, jest całkiem sporo, także każdy powinien znaleźć coś dla siebie. No i podświetlenie mamy również w postaci paska na boku obudowy. Zamiast za 320 możecie posadzić dwa wentylatory 140 mm. Natomiast żeby to zrobić, trzeba będzie zdemontować jedną z ramek, do której wentylatory są przykręcone. Jest tutaj także możliwość posadzenia chłodnic 240, 280 i 360 mm. Ich maksymalny profil to 41 mm. Co do panelu bocznego, ten wykonany jest z hartowanego szkła. W bardzo łatwy sposób możemy go zdemontować, wcześniej odkręcając dwie szybkośrubki na tyle obudowy. Na tyle znajdziemy miejsce na zainstalowanie wentylatora 120 mm, ten przesuwać możemy w pionie. 7 slotów rozszerzeń, których zaślepki są wentylowane, wykręcane. Zasilacz standardowo montowany na spodzie, ofiltrowany, a dostęp do filtra bardzo prosty. Drugi panel roboczy jest pełny, bez żadnych wytłoczeń, rzecz jasna wykonany z metalu. Ten również zabezpieczony jest dwoma szybkośrubkami. Miejsca na przewody w tylnej części obudowy jest 15 mm, natomiast w przedniej części aż 35 mm. Także z zarządzaniem kablami problemu nie będzie. Dodatkowo jeszcze mamy kilka opasek na rzepy, które pomogą nam te przewody przytwierdzić. Na tyle tacy płyty głównej znajdziemy trzy dedykowane miejsca na dyski SSD. Niestety dwa z nich tylko posiadają tacki. Tą trzecią trzeba będzie dokupić opcjonalnie. Aczkolwiek dwa kolejne dyski 2,5 lub też 3,5 cala zainstalować możemy w klatce, która znajduje się w tak zwanej piwnicy. Tutaj mamy dwie pary sanek Wykonane z dobrej jakości tworzywa, która dodatkowo posiada jeszcze gumowe podkładki antywibracyjne, gdybyście montowali dyski mechaniczne. Klatkę możemy zdemontować lub też przesunąć w przód obudowy, aczkolwiek wtedy trzeba będzie zdjąć jeden z wentylatorów. Co do miejsca na zasilacz, to z klatką zainstalowaną standardowo mamy go 22,5 cm, po przesunięciu klatki do przodu obudowy 28 cm, no i po jej zdemontowaniu nie będzie większych ograniczeń. Panel górny również wykonany jest z metalu. Ten, co istotne, możemy kompletnie zdemontować. Ma otwory wentylacyjne zasłonięte filtrem siateczkowym montowanym na magnes. Tutaj posadzić możecie albo trzy wentylatory 120 lub też dwa razy 140 mm. Jest też wsparcie dla chłodnic 240 i 360 mm. W przypadku coolerów AIO z chłodnicami 360 mm, żeby takie AIO zainstalować, musimy koniecznie zdemontować panel górny, w innym przypadku nie będziecie w stanie tego zrobić. Co do profilu chłodnic zarówno 240 jak i 360 mm, w przypadku kiedy macie pamięci RAM wyższe jak 36 mm, do tego miejsca macie 5,5 cm. Natomiast gdybyście mieli pamięci o wysokości maksymalnej 36 mm, wtedy możecie spokojnie instalować chłodnice grubsze na górze znajduje się także panel wyjścia, tutaj między innymi dwa przyciski do zarządzania podświetleniem: jeden do zmiany trybów, drugi do zmiany kolorów, dwa porty USB 3.0, jak i uniwersalny port audio. Natomiast przycisk zasilania znajduje się na przodzie obudowy. Zerknijmy teraz szybko jeszcze do wnętrza obudowy. Na górnej pokrywie dolnej komory mamy wycięcia do przeprowadzenia przewodów, które podpinamy pod płytę główną. I też zwróćcie uwagę, że przewody, takie jak 245 czy też powiedzmy pisa Express do zasilania karty graficznej przeprowadzamy przez wycięcia, umieszczone pod kątem 90 stopni względem płyty głównej. A jak już o niej mowa, to mamy tutaj wsparcie dla płyt w standardzie mini itx micro ATX, ATX, jak i Extended ATX. Co do wysokości chłodzeń powietrznych na procesora, jakie Wam się tutaj zmieszczą, to maksymalnie 162 mm a maksymalna długość kart graficznych to 380 mm. Tyle z ważniejszych rzeczy, jeżeli chodzi o konstrukcję budowy, a teraz zapraszam Was już na wyniki testów, a później krótkie podsumowanie. Zaczniemy od temperatur procesora. Fantex G360A plasuje się mniej więcej po środku stawki, co nie zmienia faktu, że delta jest na bardzo dobrym poziomie, poniżej 53 stopni Celsjusza. Nieźle także obudowa wypada pod kątem generowanego hałasu, poniżej 42 dB. Aczkolwiek jest sporo innych skrzynek, które radzą sobie z tym lepiej, przy jednocześnie niższych temperaturach procesora. Dobry wynik kręci Fantex, jeżeli chodzi o temperatury karty graficznej. Tutaj jest to topka stawki. Z pewnością zasługa trzech śmigieł na przodzie. I podczas tego testu było również bardzo cicho, bo poniżej 39 dB. Czas na kilka słów podsumowania. Jak widzieliście, skrzynka pod kątem przepływu powietrza i temperatur wypada naprawdę bardzo dobrze. Nie najgorzej też, jeżeli chodzi o kulturę pracy, dość przestronna jak na niewielkie rozmiary. Duża kompatybilność z chłodzeniami IO, przód 240, 280, 360 i 360 też wejdzie wam na górę obudowy. No i też co istotne, możecie posadzić tam chłodnicę bez problemu o profilu 55 mm, nawet z wysokimi pamięciami. A jeżeli macie pamięci niższe, no to spokojnie wejdą wam chłodzenia pokroju Arctic Freezer 2. W przypadku chłodzeń powietrznych tutaj mogłoby być troszeczkę lepiej, maksymalnie 162 mm. Wprawdzie. Większość dostępnych na rynku Wam się zmieści, no ale już taka powiedzmy Noctua nhd 15 niekoniecznie. Także gdybyście mieli jakiś prądożerny i mocno grzejący się procesor, to zalecam jednak w przypadku tej obudowy pójść w kierunku chłodzenia AIO choćby 240 mm. Nie będzie natomiast problemu z długością kart graficznych, maksymalnie 380 mm, czyli nawet Obecne RTXy 4080 spokojnie czy też 4090 spokojnie Wam się tutaj zmieszczą. Obudowa oczywiście nie jest pozbawiona wad. Przednia siatka mogłaby, powinna być tak naprawdę drobniejsza, bo tam nie mamy filtra przeciwkurzowego, także tego kurzu do środka będzie dostawało się dość sporo. Dalej, w tej cenie obudowa kosztuje około 490 zł. Przydałby się jakiś kontroler do wentylatorów, nawet najprostszy sterowany za pomocą sygnału PWM. No i za pięć stówek, mówiąc szczerze, na tyle przydałby się jeszcze jeden wentylator, który wyciąga ciepłe powietrze z zabudowy. Tak czy inaczej, uważam, że jest to ciekawa konstrukcja. Nie mówię nic na temat wyglądu, wiadomo, jest to kwestia gustu, o tym się nie dyskutuje. Sami zresztą napiszcie, co na temat tego fanteksa sądzicie. Na dzisiaj to byłoby tyle, także Wam bardzo dziękuję za uwagę. Jak Wam się podobało, zostawcie łapkę w górę. Nie zapomnijcie o dzwoneczku. Trzymajcie się, pozdrawiam, cześć. Zapraszam do mojego sklepu komputerowego blackwhite.tv.